Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj gorący temat, mianowicie spojrzymy sobie na tekst poświęcenia Rosji, który papież ma zamiar odmówić wraz ze wszystkimi biskupami 25 marca bieżącego roku. Polskie tłumaczenie mam z portalu Deon. Oryginał, który jest tutaj podany, to jest Catholic News Agency. Spójrzmy teraz na sam tekst. Ja będę czytał ten tekst i komentował zaznaczone fragmenty. Najpierw mamy takie wstępne wezwanie, które możemy pominąć. Następnie. Jednak zboczyliśmy z tej drogi pokoju, zapomnieliśmy o lekcji wyciągniętej z tragedii ubiegłego wieku. Poświęceniu milionów poległych w dwóch wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania, które podjęliśmy jako wspólnota narodów. Zdradziliśmy marzenia ludzi o pokoju i nadzieję młodych. Chorowaliśmy z chciwości i myśleliśmy tylko o własnych narodach i ich interesach. Staliśmy się obojętni i pochłonięci naszymi egoistycznymi potrzebami i troskami. Postanowiliśmy ignorować Boga, zadowalać się naszymi iluzjami, stawać się aroganckimi i agresywnymi, tłumić niewinne życie i gromadzić broń. Przestaliśmy być stróżami naszych sąsiadów i włodarzami naszego wspólnego domu. Wojną spustoszyliśmy ogród ziemi, a naszymi grzechami złamaliśmy serce naszego Ojca Niebieskiego, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystko i wszystkich oprócz nas samych. Teraz ze wstydem wołamy: przebacz nam, Panie. No i tutaj kilka słów komentarza. Ten tekst oczywiście, że da się zrozumieć właściwie, natomiast da się go również zrozumieć niewłaściwie i myślę, że można to zarzucić trochę całemu temu tekstowi. To znaczy bardzo łatwo można go zinterpretować w duchu takiego globalizmu i w duchu wysoce naturalistycznym. No, nie jest to może ewidentnie konieczne na zasadzie, że musowo go tak zinterpretować, ale znając też poprzednie wypowiedzi papieża Franciszka, istnieje tutaj takie, powiedzmy, niebezpieczeństwo takiej interpretacji, możliwość takiej interpretacji. Tłumić niewinne życie, jeśli chodzi o ten fragment, tą frazę, może należy odnieść to do aborcji i jeśli tak, to jest to jak najbardziej pozytywny aspekt, jeśli mamy to tutaj wymienione. Następnie natomiast pada gromadzić broń i to jest takie trochę pacyfistyczne, tak jakoby było grzechem zbroić się. Otóż jest obowiązkiem państwa, aby móc bronić swoich obywateli. Jest to ścisły, moralny obowiązek. Państwo ma ścisły, moralny obowiązek tak się zorganizować, żeby móc bronić swoich obywateli adekwatnie do swojej pozycji geopolitycznej, adekwatnie do swojego położenia, do tej całej sytuacji. Państwo ma ścisły obowiązek i tutaj wybrzmiewa, znaczy istnieje ryzyko takiej pacyfistycznej interpretacji, jakobyśmy musieli, jakoby katolickie państwa musiały być takie hipisowskie, pacyfistyczne. Takie podejście może być grzechem przeciwko miłości wobec swoich obywateli, grzechem przeciwko sprawiedliwości wobec swoich obywateli, oczywiście również grzechem przeciwko roztropności. W tym kontekście też te słowa, abyśmy byli braćmi i siostrami, brzmią trochę tak naturalistycznie, tak? Pan Bóg chce, abyśmy byli braćmi i siostrami przede wszystkim w kontekście nadprzyrodzonym, abyśmy byli braćmi i siostrami w Chrystusie, abyśmy wszyscy byli w Niego wszczepieni i w ten sposób uczestniczyli w tym jednym życiu i w tym nadprzyrodzonym sensie byli braćmi i siostrami. Tutaj natomiast ze względu na całość tekstu raczej wydaje się, że słyszymy w tym taką naturalistyczną interpretację, że po prostu mamy na myśli taką całą rodzinę ludzką i również no, ta naturalistyczna interpretacja wydaje się być raczej sugerowana przez cały kontekst i nie jest to szczególnie godne pochwały. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko oprócz nas samych. Jakoby problemem, jakoby wyjaśnieniem całej sytuacji był po prostu egoizm. Znowu jest to taka wysoce
moim zdaniem naturalistyczna wizja świata, że no, dobrze by było, żeby wszyscy się ukochali, a nie wszyscy się ukochają i dlatego jest źle. Uważam, że jest to bardzo taka naiwna wizja rzeczywistości. No, bez wątpienia egoizm jest wadą i bez wątpienia praktyka chrześcijańskich cnót pokonałaby również egoizm i bez wątpienia przyczyniłaby się do tego, żeby ludzie sprawiedliwie się traktowali. Natomiast tutaj mamy, wydaje się, takie drastyczne uproszczenie. O, po prostu jesteśmy egoistami, nie kochamy się wszyscy, dlatego jest źle. Jest w tym wiele takiej, moim zdaniem, takiej naiwności, takiego bardzo naturalistycznego z jednej strony, a z drugiej strony takiego naiwnego spojrzenia na ten świat. Pójdźmy dalej. Święta Matko, pośród nędzy naszej grzeszności, pośród naszych zmagań i słabości, pośród tajemnicy nieprawości, jaką jest zło i wojna, przypominasz nam, że Bóg nigdy nas nie opuszcza, ale nadal patrzy na nas z miłością, zawsze gotowy nam przebaczyć i podnieść nas do nowego życia. On dał nam Ciebie i uczynił Twoje niepokalane serce schronieniem dla Kościoła i całej ludzkości. Z łaski Bożej wolisz zawsze z nami. O co chodzi? Z łaski Bożej wolisz zawsze z nami. Nawet w najbardziej niespokojnych momentach naszej historii jesteś po to, aby prowadzić nas z czułą miłością. Podejrzewam, że tutaj jest jakiś błąd tego tłumaczenia. Natomiast myślę, że nie warto w tej chwili sprawdzać tego. Znaczy nie sądzę, żeby było tutaj coś tak istotnego, żeby sprawdzać to w innych językach. Zwracamy się teraz do Ciebie i pukamy do drzwi Twojego serca. Jesteśmy Twoimi ukochanymi dziećmi. W każdym wieku dajesz się nam poznać, wzywając nas do nawrócenia. W tej ciemnej godzinie pomóż nam i udziel nam pocieszenia. Powiedz nam jeszcze raz, czy nie jestem tutaj ja, która jestem Twoją matką. Możesz rozwiązać węzły naszych serc i naszych czasów. W Tobie pokładamy nasze zaufanie. Jesteśmy pewni, że zwłaszcza w chwilach próby nie będziesz głucha na nasze błagania i przyjdziesz nam z pomocą. Zaznaczyłem tutaj ten fragment, bo w tym momencie zaczyna się chyba po prostu błąd w tłumaczeniu. Nagle polskie tłumaczenie, które mam z portalu Deon, tutaj wchodzi w liczbę mnogą. Nie, tutaj w tym tłumaczeniu oryginalnym jest: nie będziecie głusi na nasze błagania i przyjdziecie nam z pomocą, natomiast nie ma powodów moim zdaniem, żeby wchodzić tutaj w liczbę mnogą i wydaje mi się, że jest to po prostu błąd. On później ciągnie się również przez ten akapit, które ja tutaj po prostu poprawiłem. To właśnie zrobiłaś w Kanie Galilejskiej, kiedy wstawiłaś się u Jezusa, a On dokonał pierwszego ze swoich znaków, aby zachować radość uczty weselnej, powiedziałaś Mu: nie mają wina. Teraz, o Matko, powtórz te słowa i tą modlitwę, bo w naszych czasach zabrakło nam wina nadziei, uciekła radość, zanikło braterstwo. Zapomnieliśmy o naszym człowieczeństwie i zmarnowaliśmy dar pokoju. Otworzyliśmy nasze serca na przemoc i destrukcję, jak bardzo potrzebujemy Twojej matczynej pomocy. Znowu mamy tutaj takie dosyć naturalistyczne i z jednej strony bardzo ogólne, aż wręcz ogólnikowe moim zdaniem spojrzenie na cały problem. Zapomnieliśmy o naszym człowieczeństwie. Znowu wydaje się, że w oczach tego tekstu, w oczach papieża problemem jest to, że zapomnieliśmy o ideałach rewolucji francuskiej. Trochę można by to tak zinterpretować. To zapomnieliśmy o takich naszych ideach człowieczeństwa i ideałach człowieczeństwa. Gdybyśmy tylko o tym pamiętali, to byłoby inaczej. No, jest to moim zdaniem naiwne. To znaczy takie humanistyczne ideały bez wątpienia nie są w stanie powstrzymać świata przed różnego rodzaju zbrodniami. Zdroworozsądkowa antropologia zakłada, że jesteśmy po grzechu pierworodnym i uczy nas, że i jednostki, i państwa muszą być gotowe do obrony. I oczywiście, że należy wzywać wszystkich do tego, żeby zachowywali sprawiedliwość i również zdrową miłość bliźniego. Natomiast podawanie jako przyczyny konfliktu, że zapomnieliśmy o naszym człowieczeństwie, uważam za jednak takie drastyczne uproszczenie. Otworzyliśmy nasze serca na przemoc i destrukcję. No podobnie, tak? Podobnie znowu jakoby właśnie przyczyną było to, że jacyś bliżej nieokreśleni my wszyscy otworzyliśmy nasze serca na przemoc i destrukcję. Trochę tak jakby obie strony konfliktu tak samo otworzyły swoje serca na przemoc
i destrukcję. Trochę to jest i ogólnikowe, i moim zdaniem jednak banalne. Można to zinterpretować bardzo łatwo w duchu pacyfizmu, zwłaszcza z tym, co było wcześniej powiedziane, tak jakoby najlepiej było tak, żeby w ogóle nikt się nie zbroił i żebyśmy wszyscy żyli w takim hipisowskim, w cudzysłowie, raju. Jest to wizja nierealna w tym stanie rzeczywistości, w obecnym stanie ludzkości. Katolickie państwo musi być gotowe do obrony i to nie jest otwieraniem się jeszcze na przemoc i destrukcję. Dlatego, Matko, wysłuchaj nasze modlitwy. Gwiazdo Morza, nie daj się rozbić w burzy wojennej. Arko Nowego Przymierza, inspiruj projekty i ścieżki pojednania. Królowo Nieba, przywróć światu pokój Boży. Wyeliminuj nienawiść i pragnienie zemsty i naucz nas przebaczenia. Jak do tej pory brzmi to bardzo dobrze. Uwolnij nas od wojny, chroni nasz świat przed groźbą broni jądrowej. No, jak najbardziej aktualne. Królowo Różańca Świętego, uczyń nas potrzebą modlitwy. Na i miłości. Podejrzewam, że tutaj powinno być coś, znowu, że jest jakiś błąd w tłumaczeniu. Królowo Rodziny Ludzkiej, pokaż ludziom drogę braterstwa. To wezwanie jest takie bardzo w duchu ideałów rewolucji francuskiej. Królowo Rodziny Ludzkiej. No trochę to jest zaskakujące. Oczywiście, że Najświętsza Maryja Panna jest królową nieba i ziemi i w tym sensie ma prawo do panowania nad całą rodziną ludzką jako matka Mesjasza, jako ta, która urodziła tego, który jest jedyną drogą do zbawienia. Tak, natomiast tutaj, zwłaszcza w połączeniu pokaż ludziom drogę braterstwa, brzmi to tak mocno naturalistycznie, na zasadzie łatwo jest to zrozumieć w kontekście całego tekstu w ten sposób, że no, Najświętsza Maria Panna to ma tak pokazać drogę, jak to się dogadywać wzajemnie, jak tutaj sobie być wszyscy tak braćmi na takim zupełnie naturalnym poziomie. No wszyscy jesteśmy ludźmi, więc wszyscy jesteśmy braćmi, jakoby niezależnie od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Najświętsza Maria Panna przede wszystkim duszę chce prowadzić do Chrystusa, bo chce duszę prowadzić do zbawienia. A więc ją nie interesuje, tak jak Pana naszego Jezusa Chrystusa nie interesuje w pierwszej linii, żeby ludzie po prostu byli wobec siebie mili i podążali drogą braterstwa, tylko interesuje ich przede wszystkim to, co widzimy w objawieniu bardzo wyraźnie, przede wszystkim to, aby ludzie podążali drogą prawdziwego braterstwa, a prawdziwe braterstwo jest tylko i wyłącznie w Chrystusie, to znaczy braterstwo tych, którzy są zjednoczeni z Chrystusem, którzy są wszczepieni w Niego, którzy są uczestnikami boskiej natury, tylko tam jest prawdziwe braterstwo, prawdziwa jedność, prawdziwe zjednoczenie na tym poziomie nadprzyrodzonym, zjednoczenie w Bożej naturze, co prowadzi również człowieka do celu ostatecznego. Bo to, po to Pan Jezus przyszedł na ziemię i to jest również największa troska Najświętszej Maryi Panny, bo oczywiście jej serce pragnie tego samego, czego pragnie serce Pana Jezusa, a On nie przyszedł, jak mówi, żeby ustanowić powszechne braterstwo, tylko przyszedł po to, aby ludzi prowadzić do zbawienia. Ci ludzie, którzy zdążają wspólnie do zbawienia, faktycznie są właśnie w prawdziwym braterstwie, ale ono nie jest celem samym w sobie. Celem jest ostatecznie osiągnięcie zbawienia, wejście do tych głębin Trójcy Przenajświętszej, wizja uszczęśliwiająca niebo. To jest celem. A więc jeśli byśmy chcieli to rozumieć po katolicku, to musielibyśmy faktycznie zrozumieć to jako braterstwo tych, którzy są faktycznie wszczepieni razem w Chrystusa i zdążają do tego samego celu. I wydaje mi się, że całość tekstu nie sugeruje takiej interpretacji tego wersetu, raczej sugeruje taką bardzo naturalistyczną interpretację tegoż wezwania. Dalej, Królowo Pokoju, uproś pokój dla naszego świata. O Matko, niech Twoja bolesna prośba poruszy nasze zatwardziałe serca, niech łzy, które wylała się za nas, sprawią, że ta dolina wyschnięta przez naszą nienawiść na nowo rozkwitnie, niech wśród grzmotu broni Twoja modlitwa zwróci nasze myśli ku pokojowi, niech Twój matczyny dotyk uspokoi tych, którzy cierpią i uciekają przed deszczem bomb, niech Wasza matczyna, znowu podejrzewam, że tutaj jest coś nie w porządku, błąd w tłumaczeniu. Niech Wasza matczyna, pewnie niech Twoja matczyna, być może ręka, przytula, pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i ojczyzny. Niech Twoje bolesne serce pobudzi nas do współczucia i natchnie nas do otwarcia drzwi i opieki przed naszymi braćmi i siostrami, którzy są zranieni i odrzuceni.
Dlaczego zaznaczyłem ten fragment? No jest tutaj faktycznie wspomniane, że ktoś jednak tutaj cierpi i ucieka przed deszczem bomb, czyli jest tutaj wspomniany bezpośrednio ten, kto jest w jakiś sposób poszkodowany. Oczywiście kto w tej chwili ucieka przed deszczem bomb? No są to ci Ukraińcy, którzy faktycznie znaleźli się w tym zakresie działań wojennych. Nie zostają oni tutaj nazwani, natomiast przynajmniej jest to jakoś zaznaczone, no, że ktoś jest, kto bezpośrednio cierpi. No i bezpośrednio cierpią faktycznie ci, przede wszystkim no, ci cywile, których ten konflikt bezpośrednio dotyka. A więc uważam, że dobrze, że ten fragment jest obecny, że nie pozostaje ten tekst tylko na takim bardzo ogólnikowym poziomie, że o, no tak otworzyliśmy nasze serca na nienawiść, o i tak się zrobiło jakoś, nie wiadomo skąd. No, jednak abstrahując od całej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, mamy do czynienia z atakiem jednego kraju na drugi i przed tym nie należy uciekać. Święta Matko Boża, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus widząc ucznia u Twego boku powiedział, oto Syn Twój, w ten sposób powierzył Wam każdego z nas. Do ucznia i do każdego z nas powiedział, oto Matka Twoja. Matko Maryjo, pragniemy teraz powitać Cię w naszym życiu i naszej historii. W tej godzinie ludzkość znużona i zrozpaczona stoi z Wami pod krzyżem, potrzebując zawierzyć się Wam i przez Was poświęcić się Chrystusowi. Naród Ukrainy i Rosji, który czci Cię z wielką miłością, teraz zwraca się do Ciebie, nawet gdy Twoje serce bije współczuciem dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i biedę. Nie będę tutaj nic komentował, jeszcze dalej za chwilę pojawi się Rosja i Ukraina, wtedy się do tego odniosę. Dlatego Matko Boża i Matko Nasza, Twojemu niepokalanemu sercu uroczyście zawierzamy i poświęcamy siebie, Kościół i całą ludzkość, zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Pojawia się słowo poświęcamy i pojawia się wspomniana Rosja, co jest bardzo istotne w kontekście objawień fatimskich. Przyjmij ten czyn, który wykonujemy z ufnością i miłością. Spraw, aby wojna się skończyła, a pokój rozprzestrzenił się na całym świecie. Fiat, który powstał z serca, otworzył przed księciem pokoju drzwi historii, czyli zwiastowanie. Ufamy, że w Twoim sercu ponownie zaświta pokój. Tobie poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania wszystkich ludzi, troski i nadzieje świata. Ten fragment jest bardzo ważny i on w kontekście objawień fatimskich jest kluczowy. Mamy słowo poświęcamy, jest to tutaj to konsekracja, to o co prosiła Matka Boża w Fatimie. Jest wspomniana Rosja, bezpośrednio wymieniona, co też jest bardzo ważne. Oczywiście tutaj w łączności, w połączeniu z Ukrainą, co jest zrozumiałe w kontekście geopolitycznym i co jest zrozumiałe w związku z tym, jaka okazja sprowokowała do tego poświęcenia, czyli agresja Rosji na Ukrainę. Znowu abstrahując od skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, zawsze tak jest w każdym konflikcie, że jest cała historia zachowań, relacji i zawsze można to bardzo dokładnie badać, natomiast nie zmienia to faktu, że należy mówić o agresji Rosji na Ukrainę. No. Dla nas najważniejsze jest, że pada to słowo poświęcamy Rosję, że zrobi to papież w łączności z biskupami, a więc faktycznie będziemy mieli tutaj spełnienie sporej części przynajmniej tych warunków, których Matka Boża wymagała w Fatimie. Ja dokończę czytaniem tego tekstu teraz. Niech za Twoim wstawiennictwem Boże miłosierdzie zostanie wylane na ziemię, a łagodny rytm pokoju powróci, aby upamiętnić nasze dni. Matki Bożej Fiat, na którą wstąpił Duch Święty, znowu tutaj chyba jakiś błąd w tłumaczeniu, na którą wstąpił Duch Święty, przywróć nam harmonię pochodzącą od Boga. Niech Ty, nasza żyjąca fontanna nadziei, czy oni tłumaczyli to w Google, tak się teraz zastanawiam. Jak wspomniałem, tekst jest zupełnie, wydaje się, że jest oficjalnym, ale może nie jest wtedy oficjalny. Mamy go, muszę tutaj wyłączyć ten tryb czytania, a więc mam go z portalu Deon, on jako źródło podaje Catholic News Agency. No, wydaje się, że jednak nie jest to jakiś oficjalny tekst, tylko pewnie takie tłumaczenie na szybko, no bo całość, jakość tego tłumaczenia jest bardzo, bardzo kiepska. Natomiast
Jeśli chodzi o treść, no to myślę, że tutaj nam się za bardzo nic nie zmieni. A więc podsumowując, jaki jest ten tekst, jest bez wątpienia tekstem papieża Franciszka, czyli nosi taki, ma w sobie klimat takiego globalizmu, naturalizmu, zawiera kilka bardzo dziwnych stwierdzeń i jako taki no, nie jest bez wątpienia idealny. Natomiast zawiera w sobie również kluczowe rzeczy, które były wymagane, warunki, które były wymagane przez Najświętszą Maryję Pannę w objawieniach fatimskich, przez co myślę, że naprawdę możemy się spodziewać, że przyniesie bardzo konkretne, wymierne owoce. I jak najbardziej zachęcam do tego, żeby w modlitwie prosić Najświętszą Maryję Pannę, żeby raczyła wejrzeć na nas, raczyła przyjąć to poświęcenie pomimo tych braków, które w tym tekście są, pomimo tego naturalistycznego ducha, pomimo tego pacyfistycznego ducha, który gdzieś tam przebrzmiewa w tym tekście, aby raczyła wejrzeć na to, w jakiej jesteśmy sytuacji, też w sytuacji tego kryzysu Kościoła, no, że taką hierarchię mamy, jaką mamy i żeby jednak łaskawie wejrzała na to, co zostanie tutaj powiedziane i przyjęła to poświęcenie Rosji, tak żeby ona zaprzestała rozprzestrzeniać swoich błędów i nawróciła się. Naprawdę nawróciła się. Zwracam na to uwagę, że ten tekst mógł być dużo gorszy, tak? Mogła być jakaś pochwała prawosławia w tym tekście zawarta. Mogło być jakaś sprecyzowane, na przykład, żeby się Rosja nawróciła do swoich prawosławnych korzeni albo coś w tym stylu. Na szczęście nic takiego ściśle niekatolickiego w tym tekście się nie znalazło. W tym duchu no, mamy tak kilka, powiedzmy, dwuznacznych, bardzo dwuznacznych fragmentów, które optymalne nie są. Natomiast ten tekst, no, myślę, że całościowo, uwzględniając obecną sytuację, uwzględniając obecny pontyfikat, jednak przede wszystkim dzięki temu, że zawiera ten właśnie fragment, należy ocenić w sumie całościowo jako rzecz pozytywną, pomimo tych bardzo znaczących braków. I myślę, że możemy się spodziewać, że jednak możemy mieć rozsądną nadzieję, że jednak przyniesie ostatecznie dobre, błogosławione owoce. I też prośmy o to Najświętszą Maryję Pannę. Trwajmy w modlitwie w tym czasie. Niech ten 25 marca to święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, kiedy to Pan nasz Jezus Chrystus staje się człowiekiem, kiedy Najświętsza Maryja Panna poczyna to Boże Dzieciątko. Prośmy, żeby ten dzień był dla nas prawdziwym błogosławieństwem, żeby w końcu te błędy Rosji, te marksistowsko-leninowskie błędy, które weszły również głęboko w Kościół, które weszły głęboko w kulturę całej cywilizacji łacińskiej i w zasadzie zniszczyły cywilizację łacińską, żeby te błędy w końcu były pokonane i ona faktycznie może to zrobić, tak jak to czytamy w oficjum w brewiarzu na święta maryjne, też sama zniszczyła wszystkie herezje. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby ona sama zniszczyła wszystkie herezje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.